Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z samego rana dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje z Bliskiego Wschodu, z Bliskiego Wschodu, czyli z terytorium Ziemi Świętej dla wierzących a Palestyny dla tych, którzy są po stronie Palestyny, a Izraela dla tych, którzy są po stronie Izraela. Na początku bardzo ważny apel, żebyśmy wszystkie informacje, jakie do nas dochodzą, przesiewali, czyli brali do naszego sitka i tam wywalali te, które nie są prawdziwe, chociaż też nie wiecie, które są prawdziwe, więc do wszystkiego trzeba mieć dystans, do wszystkich informacji, jakie do was dochodzą, przede wszystkim z mediów mainstreamowych, trzeba brać do tego dystans dziś rano około 5:30 naszego czasu, jak podają media mainstreamowe, to jest bardzo ważne. Na Izrael spadły rakiety, kilka tysięcy rakiet wysłanych przez Hamas. Hamas przez mainstream nazywany jest takim ugrupowaniem terror terror, taki odpowiednik Hezbollahu libańskiego, ale żeby zrozumieć to wszystko, co tam się dzieje i żeby wiedzieć, na czym stoimy, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeszcze kilkadziesiąt Lat temu tam była Palestyna. Jakoś w latach 40., coś koło tego, też nie jestem geopolitykiem. No, w XX wieku zrobili tam państwo Izrael. I to państwo Izrael z każdym rokiem powiększało się, zabierając ziemię Palestyńczykom. I doszliśmy do, do takiego momentu, gdzie rodowitych mieszkańców, czyli Palestyńczyków, nazywa się okupantami jakimiś, a Izraelczyków prawowitymi właścicielami tych ziem, podczas gdy niszczy się osiedla palestyńskie, podczas gdy kobiety bardzo źle się traktuje. Najmłodszych starców, to, co nam mówią, cały czas za naszą wschodnią granicą, że tam się tak źle dzieje. A dlaczego? Dlaczego taka pani Holand czy jakaś inna, dlaczego nie popatrzą, dlaczego nie robią filmów? Jak bardzo źle traktują Palestyńczyków? Palestyńczycy dziś. No dziś, tak, w przenośni w ostatnich latach, to jest najbardziej karcony naród spośród wszystkich na całym świecie. Palestyńczykom zabrali domy, zabrali ziemię. Wyobraźcie sobie, że sobie mieszkacie w domu z dziada pradziada i nagle przyjeżdża buldożer i wam niszczy ten dom. Zabierają wam ziemię. Z każdym rokiem coraz więcej. Ja bym chciał, jeśli media już przekazują informacje, żeby robili to rzetelnie, żeby też starali się zrozumieć Palestyńczyków. Ja nie popieram żadnych ataków takich terrorystów. Terror, absolutnie nie. Jestem przeciwny. Jestem przeciwny, żeby życie tracili cywile z każdej ze stron. Nie chcę tego. Przede wszystkim dzieci. Kobiety, starcy. Tylko podawajcie informacje, jak jest naprawdę. Że buldożery wkraczają i coraz więcej zabierają tego terytorium. To jest bardzo istotne, moi drodzy. Jeszcze tak zmasowanego działania nie było. Nie było w ostatnich chyba kilkudziesięciu latach. To, co się dzieje dziś, może się przerodzić w coś naprawdę bardzo takiego poważniejszego. I teraz posłuchajcie. Wszystko zaczęło się, żeby to jakoś zrozumieć. Przeczytam wam artykuł z 23 lutego tego roku. Atak sił izraelskich w strefie gazy Hamas traci cierpliwość. Siły izraelskie przeprowadziły w czwartek rano atak w strefie gazy w odpowiedzi na rakiety wystrzelone z tego obszaru, poinformowała agencja Reutera. Ze strefy gazy wystrzelonych zostało 6 rakiet: 5 przechwycił system obrony przeciwrakietowej, a jedna spadła na otwartym terenie, i wtedy Izrael przeprowadził zmasowany atak. Wielu cywili, wielu, naprawdę wielu, w strefie gazy non-stop ginie, non-stop tracą życie. A dziś Izrael zaatakowany z morza, lądu i powietrza, nie? Netanyahu, czyli premier, jesteśmy w stanie wojny. Jesteśmy w stanie wojny i ją wygramy. Oznajmił w sobotę premier Izraela, Benjamin Netanyahu. Wiecie, co mi się wydaje? Że Stany Zjednoczone zwijają się teraz z Ukrainy, bo oni doskonale wiedzą, że Izrael ich potrzebuje i ich zmusi do tego, żeby im pomogli. I to jest najgorsze. I to jest najgorsze. Jak mówi Netanyahu, nasz wróg zapłaci cenę, jakiej nigdy nie poznał. Zapowiedział w oświadczeniu wideo. Obywatele Izraela, jesteśmy w stanie wojny i wygramy ją, powiedział Netanyahu, cytowany przez Times of Israel. Oni cały czas podają... Że tylko jedna ze stron, tam są tylko ofiary. Dlaczego nie podajecie, że w Palestynie też są ofiary? Rzecznik Izraelskiej Armii potwierdził, że ze strefy gazy przeciwko Izraelowi wystrzelono 2,5 tysiąca rakiet. I wiecie, co jest teraz kuriozalne? Że Izrael do dziś słynął z tego Mosadu, z wywiadu, że jest taki niezawodny, słynął ze swojej kopuły, która podobno jest w stanie przechwycić wszystkie rakiety. A dziś został obnażony, że tak naprawdę i Mosad. Nie był w stanie zapobiec temu oraz ta kopuła. A dziś dowiedziałem się, że Amerykanie zaproponowali Polsce, że dadzą nam tę żelazną kopułę w zamian, yy, no jak my oddamy Ukraińcom patrioty, no? To jest po prostu idealny interes. Słuchajcie teraz. No, jest Palestyna, jest Liban i jest Iran. I dziś media podały, że Iran gratuluje Palestynie ataku. Irański urzędnik doradca e, Hamenei wspiera atak bojowników Hamasu na Izrael. Jak to pięknie brzmi zawsze bojownicy a może oni po prostu chcą wolności? Dlaczego nie staracie się zrozumieć drugiej ze stron, pogadać z nimi być może oni chcą wolności? Być może im chodzi tylko o wolność, żeby było równo, żeby każdy miał dach nad głową, żeby każdy miał dom. Irańskie media powołują się na doradcę najwyższego przywódcy Iranu, Alego Hameneiego. Gratulujemy palestyńskim bojownikom, powiedział Rahim Sawafi, cytowany przez ISNA. Będziemy wspierać palestyńskich bojowników aż do wyzwolenia Palestyny i Jerozolimy. Jerozolima, tam jest meczet Al-Aqsa. Izraelscy żołnierze wkraczają do niego, chociaż nie mają żadnego prawa. Zabraniają się modlić tym palestyńczykom biednym. I powiedzcie, czy to nie jest prześladowanie. Czy to nie jest dyskryminacja? To jest chyba największe prześladowanie ludzkości w historii. Ja nie pamiętam większej, nie pamiętam większej, to co oni dzisiaj tam wyrabiają. I teraz, co na to MSZ Polski? Stanowczo potępiam trwające ataki Hamasu na Izrael. Zobaczcie. Ale jak Izrael atakuje Palestynę, no to nikt nie potępia. Potępiajcie w obie strony. Tam, gdzie giną ludzie z każdej ze stron, to tam potępiajcie. Bądźcie sprawiedliwi, bądźcie uczciwi. Bądźcie rzetelni, bądźcie dobrzy dla świata, a nie, że jedni fajni drudzy niefajni. Jest to niedopuszczalne, przekazał w mediach społecznościowych Zbigniew rał minister spraw zagranicznych stanowczo potępią trwające ataki Hamasu na Izrael to bezpodstawna agresja oraz akty przemocy, szczególnie wobec cywilów. No jak to ładnie brzmi? I teraz, moi drodzy, wisienka na torcie. Bo jak myślicie, co media dziś przekazały, że kto stoi za tym wszystkim, no nikt inny, jak Rosja. Jak podaje interia wydarzenia, ekspert nie ma wątpliwości, za atakami na Izrael stoi Rosja. Niemiecki ekspert do spraw Europy Wschodniej, S Sergiej Sumlenny, o kurcze, który dorastał w Rosji i pracował w Ukrainie, jako dyrektor fundacji Heinricha Abela, nie ma wątpliwości, że stoi za atakami Hamasu na Izrael. Jego zdaniem były one możliwe tylko dzięki wsparciu Rosji. No proszę. No proszę, dziś Izrael już podają media, że pokazuje skalę odwetu, że już zrobili odwet. Na ile to jest prawdziwe? Nie wiem. Izraelskie lotnictwo uderzyło w 17 obiektów wojskowych i 4 centra dowodzenia Hamasu w strefie gazy. Podały w sobotę media społecznościowe z Sił Zbrojnych Izraela, IDF. Od rana trwa zmasowany atak Hamasu na Izrael. W ciągu ostatnich kilku godzin dziesiątki myśliwców IDF uderzyły w 17 obiektów wojskowych i 4 centra dowodzenia. Moi drodzy, już wam nie będę cytował mediów. Bardzo mi jest przykro, że w tej sytuacji jedna ze stron jest zawsze zła, a druga ze stron jest zawsze dobra. Ale dlaczego nie pokażecie tych buldożerów, którzy zabierają domy, ziemię i wszystko? Dlaczego? Dlaczego świat... Tak się odwrócił od tych palestyńczyków biednych. Ja mówię o tych cywilach. Ja mówię o cywilach. O kobietach, o starcach, o najmłodszych. Przecież tam jest wiele milionów ludzi. Wiele milionów. Palestyńczycy są bardzo liczebni. To nie jest mały naród. Ich można liczyć w milionach. Oni są rozproszeni na całym świecie, bo ich przeganiają, wyganiają ich po prostu. Z ich domów. Coraz więcej, z każdym rokiem coraz więcej zabierają. Ja potępiam wszystkie ataki, ale. Musimy się cofnąć do genezy tego wszystkiego. Jak to wszystko się zaczęło? Bo to co jest dziś, to nie jest przypadek. To się wszystko zaczęło ileś lat temu. Widzisz jak czytam w tych mediach, to naprawdę człowiekowi robi się po prostu przykro. Poza tym, jak tak sobie czytam, wertuję te wszystkie fora czasem, no to jakoś dziwnie, ale zwykli ludzie, społeczeństwo ma zupełnie inny punkt widzenia, aniżeli w mediach jest napisane. Zupełnie inaczej piszą. Zupełnie inaczej. Poczytajcie sobie, wy z pewnością czytacie. Zupełnie inaczej to wygląda. Ludzie odbierają to negatywnie, to co wy piszecie, Mają inną prawdę. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeszcze jedna sprawa, ciekawe jak to się tam rozkręci, czy my w Polsce będziemy mieć nową falę uchodźców. Nie? My, u nas w Polsce. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, pa pa.